Dzień po dniu, dzień po dniu, dotarliśmy do ostatniego dnia seminarium o Dhammie. Kiedy zaczynaliście pracę, zostaliście poproszeni o całkowite poddanie się i zaufanie. Zrobiliście to, aby dać technice uczciwą szansę, aby ją sprawiedliwie potraktować. Podporządkowanie obowiązywało przez 10 dni. Teraz jesteście znowu całkowicie wolni i niezależni. Dhamma zawsze chce, abyście polegali na sobie samych. Po powrocie do domu wszystko spokojnie przemyślicie, powtórzycie. Przypomnijcie sobie wszystko, czego się tu nauczyliście, co praktykowaliście. I zaakceptujecie to tylko wtedy, jeśli uznacie, że jest to racjonalne, logiczne i pragmatyczne. Tylko wtedy. Ale to nie jest jedyna miara wartości. Jest jeszcze jedna miara. To, czego się tu nauczyliście. Czy naprawdę przynosi mi to korzyść? Musicie zadać sobie pytanie, czy to naprawdę przynosi mi korzyść? I dopiero potem zaakceptować. I nie tylko z tego względu. Akceptując, zapytać się również, czy ja kogoś krzywdzę, jakieś inne istoty. Czy to, co robię, jest też korzystne dla innych? Jeśli jest to logiczne, pragmatyczne, daje się zaakceptować przez normalnego, przeciętnie inteligentnego człowieka, jeśli jest dobre dla mnie, dobre dla wszystkich innych, wtedy naturalnie, że to zaakceptuję. Każdy przeciętny, inteligentny człowiek to zaakceptuje. Jednak po 10 dniach praktyki rozumiecie, że zaakceptowanie tego wyłącznie na intelektualnym poziomie nie pomoże. Zaakceptowanie tego na poziomie wiary i oddania nie pomoże. Trzeba to zaakceptować na rzeczywistym poziomie. Dhamma musi być zaakceptowana na poziomie rzeczywistości, na poziomie doświadczenia. Dhamma musi być stosowana w życiu. Dhamma musi być praktykowana. Kiedy zdecydujecie się zastosować Dhammę na poziomie praktycznym, wtedy poddacie się jej z własnej woli, z własnej wolnej woli. 10 dni temu poddaliście się jej, ponieważ byliście o to poproszeni. Musieliście się podporządkować, aby spróbować. Teraz, z własnej wolnej woli, w pełni rozumiejąc dlaczego, poddacie się, podporządkujecie się Dhammie i poddacie się jej na całe życie. Tak bardzo jak to będzie możliwe, będę żył życiem Dhammy. Z takim zrozumieniem poddajecie się Dhammie i próbujecie żyć w Dhammie najlepiej jak potraficie. To, co przynosi korzyści, to właśnie praktyczny aspekt Dhammy. Dhamma zastosowana w życiu. Przyjeżdżacie na kurs po to, aby nauczyć się praktycznego aspektu Dhammy. I praktykujecie od 4:30 rano do 9:30 wieczorem. Praktykujecie. Oczywiście każdego wieczora mieliśmy wykłady o Dhammie, które są niezbędne, aby wyjaśnić technikę, aby objaśnić praktyczny aspekt Dhammy. W trakcie wykładów naturalnie pojawiają się pewne teoretyczne aspekty dotyczące Dhammy. I wtedy czasami zdarza się, że jakiś uczeń może nie akceptować niektórych aspektów teoretycznej części Dhammy. To jest niezgodne z moją tradycyjną wiarą, to się nie zgadza z moimi filozoficznymi poglądami. Jeśli tak się zdarzyło, odłóżcie ten aspekt na bok. Po prostu omińcie go i zaakceptujcie tylko to, co możecie. Jeśli chodzi o praktyczny aspekt Dhammy, to nie zdarzyło mi się spotkać nikogo, kto miałby jakieś zastrzeżenia, a praktykowali ludzie z wielu różnych tradycji i wielu religii. W kwestii teorii, jeśli odrzucicie jakąś jej część, niewiele stracicie. Później, kiedy zobaczycie, że to też da się zaakceptować, wówczas to zaakceptujecie. Oczywiście ten, który ofiarował teoretyczną część Dhammy, ofiarował ją również z miłością i współczuciem po to, aby aspekt praktyczny uczynić jaśniejszym. To tak, jakby matka z miłością przygotowała dziecku jakieś pyszne danie. W naszym kraju mamy takie pyszne danie zwane khir, zrobione z mleka, ryżu, suszonych owoców, słodyczy. Matka daje dziecku to danie, a ono mówi: nie, nie będę tego jadł. Co ci się w nim nie podoba? Spróbuj. Nie będę tego jadł, bo w tym jest czarny kamyk. Matka mówi: to nie jest czarny kamyk, tylko kardamon. To jest dobre, spróbuj. Dziecko dalej się upiera: nie, tu jest czarny kamyk, tu jest czarny kamyk. Co może zrobić matka? Powie: dobrze, wyrzucimy czarny kamyk. Jeśli uważasz, że to jest kamyk, to go wyjmujemy. Zjedz resztę. Później się przekonasz, że to też było dobre i wtedy będziesz się tym cieszył. Jednak uparte dziecko odrzuca całe danie. Tu był czarny kamyk, tu był czarny kamyk. Nic nie skorzystało z potrawy, zupełnie nic. Podobnie wy. Jeśli w teorii Dhammy znajdziecie jakiś czarny kamyk,
wyjmijcie go i cieszcie się całą resztą. Jednak jeśli chodzi o praktyczny aspekt Dhammy, nie ma tu nic do odrzucenia. Praktyczny aspekt Dhammy to sila. Żyć życiem moralnym, nikogo nie krzywdzić, ani mową, ani działaniem. Ponieważ kiedy zaczynacie to robić, zaczynacie krzywdzić siebie. Takie jest prawo natury. Można należeć do tej czy innej religii. Natura nie faworyzuje żadnej z nich. Praktyczny aspekt Dhammy to samadhi, panowanie nad swoim umysłem. Każdy, kto jest niewolnikiem swego umysłu, wiedzie nieszczęśliwe życie. Któż mógłby się sprzeciwić temu, żeby mieć kontrolę nad swoim umysłem? Praktyczny aspekt Dhammy to panya, oczyszczanie umysłu z wszelkich negatywnych uczuć, z wszelkich zanieczyszczeń, zakłóceń. To także rozwijanie dobrych cech, miłości, współczucia, dobrej woli. To mogą zaakceptować wszyscy. To praktyczny aspekt Dhammy jest tym, co przynosi w życiu korzyści. Możecie zaakceptować wszystkie teoretyczne aspekty Dhammy, ale jeśli nie zastosujecie ich w życiu, jeśli nie będziecie praktykować, nie odniesiecie żadnej korzyści. Żadnej. Jest taka opowieść. Młody profesor, bardzo wykształcony, niezbyt dojrzały życiowo, ale za to znakomicie wyedukowany, podróżował statkiem. Na statku pracował stary człowiek, który nie umiał czytać. Czasami stary marynarz przychodził do kabiny profesora i słuchał jego uczonych wywodów. Robiły one na nim wielkie wrażenie. Pewnego dnia, kiedy wychodził już od profesora, ten go zapytał: dobry człowieku, a czy studiowałeś geologię? A co to takiego, proszę pana? Nauka o ziemi. Nie, proszę pana, nie chodziłem do żadnej szkoły ani na żaden uniwersytet. Niczego nie studiowałem. Dobry człowieku, zmarnowałeś ćwierć życia. Stary człowiek posmutniał bardzo. Taki uczony profesor mówi, że zmarnowałem ćwierć życia. Więc widocznie tak jest. Następnego dnia, kiedy po uczonym wykładzie stary człowiek wychodził, profesor znowu go zagadnął. Dobry człowieku, a studiowałeś oceanologię? A co to takiego, proszę pana? Nauka o morzach, o tym oceanie. Nie, proszę pana, tak jak mówiłem, niczego nie studiowałem. Oj, człowieku, zmarnowałeś połowę życia. Stary człowiek znowu posmutniał. Zmarnowałem połowę życia. Na trzeci dzień profesor pyta: dobry człowieku, a meteorologię studiowałeś? A co to takiego? Nauka o pogodzie, deszczu, wiatrach. Nie, proszę pana, mówiłem już, że nie studiowałem nic. Oj, zmarnowałeś 3/4 życia. Stary człowiek jeszcze bardziej posmutniał. Uczony człowiek tak mówi, więc znaczy to, że z pewnością zmarnowałem 3/4 życia. Następnego dnia jednak przyszła kolej na starego człowieka. Przybiegł do kabiny i woła: profesorze, profesorze, a czy pan studiował pływaniologię? Co to jest pływaniologia? No, czy umie pan pływać? Nie, nie umiem pływać. Profesorze, zmarnował pan całe życie. Statek tonie i za chwilę pójdzie na dno. Jak ktoś umie pływać, to dopłynie do brzegu, a jak nie, to się utopi. Bardzo panu współczuję, profesorze. Tak, możemy sobie studiować wszystkie logie świata, ale jeśli nie nauczymy się pływaniologii, to jaki pożytek będzie z tych wszystkich innych logii? A nawet w kwestii pływaniologii, jeśli tylko lubicie czytać książki, słuchać wykładów, ale nie wchodzicie do wody, to jak wam to pomoże? To wszystko są tylko teorie, teorie i żadnej praktyki. Trzeba przepłynąć ten ocean cierpienia i dotrzeć do brzegu, który jest wolny od wszelkiego cierpienia. Praktyczny aspekt Dhammy to właśnie ta pływaniologia. Nauczcie się, jak przepłynąć przez ocean cierpienia. Uwolnijcie się od cierpienia. Każdy, kto przyjeżdża na ten kurs, przyjeżdża tu, aby nauczyć się praktycznego aspektu Dhammy. Rzecz jasna, ile można nauczyć się w ciągu 10 dni. Zrobiliście tutaj pierwszy maleńki krok, a ścieżka jest bardzo długa. To jak ziarno posiane do dobrej gleby. Wykiełkowało, teraz maleńka roślinka wymaga starannej opieki. Doświadczony ogrodnik wie o tym i bardzo troskliwie opiekuje się małymi siewkami. Ogrodził je płotem, żeby zwierzęta ich nie zjadły. Starannie je podlewa, wystawia na słońce, a kiedy trzeba, zapewnia cień. Pod staranną opieką mała roślinka rośnie, rośnie i wyrasta na ogromne drzewo o głębokich korzeniach i mocnym pniu. Wtedy nie potrzebuje już opieki. Przeciwnie, zaczyna nam służyć. Wszystkie owoce, jakie wydaje, są dla nas. Stale przynosi nam owoce. Podobnie wasza mała roślinka Dhammy wymaga na tym etapie starannej opieki, troskliwej obsługi. Pod tą opieką będzie wzrastać, aż wyrośnie. Wyrośnie na wielkie drzewo, o głębokich korzeniach i grubym pniu.
Wtedy nie będzie już potrzebowała opieki. Przeciwnie, zacznie wam służyć. Da wam cień, jakim jeszcze nigdy w życiu się nie cieszyliście. Da owoce, jakich nigdy dotąd nie próbowaliście. Stale będzie dawać, dawać. Ale teraz na tym etapie troskliwa opieka nad tą małą roślinką jest ogromnie ważna. Musicie ochronić roślinkę, budując wokół niej płot, aby żadna zwierzyna jej nie zjadła. Jaki płot? Jaka zwierzyna może ją zjeść? Kiedy wrócicie do domu, wasza rodzina, przyjaciele, otoczenie będą was pytać. Z ciekawości pewnie zapytają. Gdzie byłeś? Co robiłeś? Czego się nauczyłeś? Dama to nie tajemnica, to otwarta księga. Oczywiście na tym etapie nie jesteście na tyle kompetentni, aby uczyć. To można robić dopiero po odpowiednim przeszkoleniu nauczycielskim. Ale jednak opowiadacie o tym, czego się dowiedzieliście. Kiedy to objaśniacie, ta druga osoba może poczuć się skonsternowana i powiedzieć: ale to jest niezgodne z naszą religią, to jest inna religia, to bardzo niebezpieczne, nie powinieneś był tam jechać, to był grzech. Wtedy wy zaczynacie mieć wątpliwości i przestajecie praktykować vipassanę rano i wieczorem. Roślinka została zjedzona. Jeśli zbudujecie wokół niej płot i powiecie sobie: to co praktykuję jest chronione ogrodzeniem. A co jest chronione? Sila. Praktykuję sila, moralność. Co można jej zarzucić? Co jest złego w moralnym życiu? Nikt nie może mieć nic przeciwko moralnemu życiu. Wewnątrz ogrodzenia jest samadhi, rozwijanie koncentracji umysłu, panowanie nad umysłem. I robię to przy pomocy uniwersalnego narzędzia, jakim jest oddech. Tylko oddech, czysty oddech. Sam oddech. Jakie można mieć zastrzeżenia do oddechu? Nikt nie może mieć zastrzeżeń. W obrębie płotu jest pania. Rozwijam swoją mądrość, dzięki której oczyszczam się. Robię to również przy pomocy uniwersalnego narzędzia, jakim są doznania w moim ciele. Jak ktoś może się temu sprzeciwić? Wewnątrz ogrodzenia rozwijam mettę, miłość i współczucie. Nikt nie może mieć do tego zastrzeżeń. Wszystko inne jest poza płotem i nie będę się tym martwił. To, czego się nauczyłem, to sila, samadhi, panya. To, co praktykuję, to sila, samadhi, panya. Wtedy jesteście bezpieczni. Płot was chroni. Wtedy codziennie, rano i wieczorem, dwa razy na dobę po godzinie, musicie podlewać roślinkę. Inaczej zwiędnie. Godzinę rano, godzinę wieczorem, stosownie do swojego planu dnia. Dwa razy na dobę musicie siedzieć w medytacji. Nowi uczniowie czasami czują, że to za dużo, że 2 godziny dziennie poświęcone na medytację to za dużo. Jestem bardzo zajętą osobą. Jak mogę tego dokonać? Zbierzcie w sobie determinację, żeby to robić. Tak jak wtedy, kiedy zaczęliście siedzieć adittana. Na początku było to bardzo trudne, ale bardzo się staraliście, zrobiliście mocne postanowienie adittana, że wysiedzicie 1 godzinę. I po paru dniach byliście w stanie wysiedzieć 1 godzinę. Podobnie jeśli zrobicie adittanę, że przynajmniej przez rok, bez względu na okoliczności, nie opuszczę ani jednego siedzenia porannego, ani wieczornego. Niech stracę wszystko inne, cokolwiek by to było w codziennym życiu. Zobaczycie, że niczego nie stracicie. Bardzo szybko przekonacie się, że niczego nie tracicie, poświęcając vipassanie 2 godziny dziennie. Ci, którzy przerywają medytację, przerywają ją w ciągu pierwszych paru dni lub pierwszych paru miesięcy. Ci, którzy kontynuują przez rok, kontynuują całe życie. To staje się łatwe. Przez pierwszy rok to bardzo ważne, aby pracować z adittana, silną determinacją. Szybko zauważycie, że jeśli byliście przyzwyczajeni do 7 godzin snu, to teraz wystarczy wam 6. Ten, kto spał 6 godzin, przekona się, że wystarczy mu 5. Bardzo łatwo zyskacie 1 godzinę dzięki temu, że zmniejszy się wasza potrzeba snu. Będziecie czuli się wypoczęci i pełni wigoru, o ile będziecie praktykować regularnie, rano i wieczorem. Zobaczycie też, że dzięki codziennej praktyce zwiększą się wasze siły do pracy. Zwiększy się zdolność do wykonania większej ilości pracy w tym samym czasie. Każdy, kto ma jakąś ilość obowiązków, przekona się, że jest w stanie pracować więcej niż mógł, zanim zaczął praktykować vipassanę. Przypuśćmy, że w ciągu 8 godzin mogliście wykonać tyle i tyle pracy. Teraz zobaczycie, że tę samą ilość obowiązków załatwiacie w 6 bądź 7 godzin i nie jesteście zmęczeni. Poprzednio 8-godzinna praca była męcząca, czuliście się wyczerpani. Teraz nie czujecie się tak zmęczeni, możecie pracować więcej. Szybko się o tym przekonacie. Najlepszym przykładem jest tu mój nauczyciel, Sayaji Ubakin.
Urodził się w bardzo biednej rodzinie. Zaczął pracę jako niskiej rangi urzędnik w biurze Urzędu Finansów Publicznych w Birmie. W tamtym okresie zetknął się ze swoim nauczycielem Sayad Ted G. i zrobił swój pierwszy kurs Vipassany. Nieustannie praktykował. Kiedy Birma uzyskała niepodległość, został naczelnikiem Urzędu Finansów Publicznych w Birmie. W biurze panoszyła się korupcja i łapówkarstwo. Zaradził temu częściowo dzięki krokom dyscyplinarnym, jakie podjął w tym zakresie. Wydał zarządzenie, według którego każde podanie, jakie wpływało do urzędu od obywateli, musiało być rozpatrzone w ciągu 48 godzin. Jeśli był jakiś problem, podanie miało być przyniesione do niego. On podejmował decyzję. Jeśli podanie nie rozpatrzono, ani też nie przedstawiono jemu, znaczyło to, że coś źle się dzieje i urzędnik, który za to podanie odpowiadał, był zwalniany z pracy. Samo zarządzenie jednak nie rozwiązywało całkowicie problemów. W swoim biurze zaczął więc organizować kursy Vipassany. Co miesiąc dawał jeden 10-dniowy kurs. Urzędnicy państwowi, poczynając od zastępcy naczelnika pogońca biurowego, zaczęli zażywać kąpieli w Gangesie Dammy. Przyniosło to wielkie zmiany. W kilka lat wielkie zmiany. Premier był bardzo zadowolony. Był to bardzo uczciwy człowiek, który chciał, aby administracja państwowa była wolna od korupcji. Poprosił więc Ubakina o objęcie pieczy nad kilkoma innymi departamentami rządowymi, nie rezygnując ze stanowiska naczelnika finansów publicznych. Był okres, kiedy Ubakin stał na czele czterech różnych departamentów i osiągał wspaniałe rezultaty. Nasza zdolność do pracy zwiększa się ogromnie. Mówiono o nim, że niezależnie od tego, ile miał w ciągu dnia do zrobienia, to kiedy wychodził z biura, nigdy nie zostawił ani jednej sprawy niezałatwionej. Przeszedł na emeryturę w wieku 55 lat. Rząd zaprotestował. O nie, Ubakin, nie stać nas na to, żebyś ty przeszedł na emeryturę. Przedłużono mu okres pracy o rok. Potem o następny rok i jeszcze o jeden. 3 lata dłużej. Wtedy zaczęła działać ustawa ograniczająca wiek pracy urzędników państwowych. Nie wolno było przedłużyć okresu pracy o więcej niż 3 lata. Parlament uchwalił poprawkę. Ustawa ma zastosowanie do każdego, z wyjątkiem Ubakina. Ubakin musiał pracować. 4 lata dłużej, 5 lat, 7, 10, 12. Miał 67 lat i nadal pracował. Nie z chciwości na pieniądze. Choć przecież jako głowa rodziny potrzebował pieniędzy. Wtedy praca daje tyle satysfakcji. Kiedy pracujecie skupiając się tylko na sobie, pracy towarzyszy pragnienie. Gromadzić dla siebie, gromadzić dla siebie. Kiedy umysł staje się czysty, nie ma już tego egoistycznego nastawienia. Póki ono istnieje, jest w nas napięcie. Kiedy znika, wtedy zaczyna się służyć innym. Cokolwiek robicie, nawet w codziennym życiu, w codziennych obowiązkach związanych z zarabianiem pieniędzy, zawsze czujecie. Tak wielu ludzi korzysta z mojej pracy. Nie ma napięcia. Czujecie satysfakcję z pracy. Jeżeli chodzi o pensję, było takie zarządzenie, że każdy, kto pracuje dodatkowo w drugim departamencie, otrzymuje z macierzystego departamentu pełną pensję, a z drugiego 1/3 pensji. Ubakin przez kilka lat kierował 4 departamentami, więc z pełną pensją z jednego i z 1/3 pensji z 3 pozostałych w sumie otrzymywał 2 pełne pensje. Napisał jednak do rządu: proszę o zmianę zasad tak, aby mnie nie dotyczyły. Przyjmę tylko 1 pensję, ponieważ pracuję tyle samo godzin, co na jednym etacie. Jeśli zwiększyła się moja zdolność do pracy, dlaczego miałbym otrzymywać większą pensję? Wraz ze współczuciem i chęcią służenia ludziom zwiększa się zdolność do pracy. Tak się działo nie tylko w przypadku Ubakina. Wielu uczniów pisze do mnie: teraz, kiedy rozpocząłem moją codzienną praktykę, moje możliwości co do wykonywania pracy zwiększyły się wielokrotnie. Znam to również ze swojego doświadczenia. Przeciwności i kłopoty pojawiały się w życiu jeszcze zanim zetknąłem się z czystą Dammą. Pamiętam, jak łatwo wyprowadzały mnie z równowagi. Po wejściu na ścieżkę czystej Dammy nadeszły jeszcze większe przeciwności, ale Damma pomagała zachować równowagę umysłu. Umysł pozostaje tak czysty, tak zrównoważony. Potraficie z uśmiechem powitać każdy problem, każdą trudność. Podejmujecie właściwe decyzje. Podejmujecie szybkie decyzje. Na tym polega zwiększenie się zdolności do pracy. Dlatego poświęcając Vipassanie 2 godziny dziennie, nigdy nie myślcie, że marnujecie swój czas.
Spędzacie czas w najlepszy z możliwych sposobów. I ta adittana ma trwać tylko rok. Podejmujecie adittanę na jeden rok, a potem staje się ona nieodłączną częścią waszego życia. Codzienna praktyka nie sprawia najmniejszej trudności. Godzina rano, godzina wieczorem, stosownie do planu dnia. Najlepiej ustalić stałą porę i trzymać się jej. Najlepiej jest też medytować zawsze w tym samym miejscu. Jeśli czasami ze względu na różne obowiązki rodzinne czy zawodowe nie możecie medytować o stałej godzinie w tym samym miejscu zwykle, nie rezygnujcie z medytacji. Medytujcie wszystko jedno o której godzinie i wszystko jedno w jakim miejscu, ale przynajmniej dwa razy na dobę. Poza tym, kiedy kładziecie się wieczorem spać i zamykacie oczy, przynajmniej przez 5 minut bądźcie świadomi anicca, anicca, anicca. Doznań w ciele i potem zasypiajcie. Rankiem następnego dnia po przebudzeniu ponownie przez 5 minut bądźcie świadomi anicca, anicca, anicca. A potem wstańcie i zacznijcie normalny dzień pracy. 5 minut przed zaśnięciem i 5 minut zaraz po przebudzeniu się. To bardzo pomaga. Przynosi znakomite rezultaty. Następna sprawa. Jeśli w mieście, miasteczku czy na wsi, na osiedlu, tam gdzie mieszkacie, gdziekolwiek, jest więcej niż jedna osoba medytująca vipassanę, ustalcie sobie czas, miejsce, dzień, żeby raz na tydzień, przynajmniej raz, odbyć wspólną medytację. Gdziekolwiek jest to możliwe, siedźcie wspólnie w medytacji przez jedną godzinę. To Wam bardzo pomoże. Jeśli w ciągu tygodnia wydarzy się jakaś wyjątkowo silna burza, która uniemożliwi Wam medytowanie nawet anapany, nie mówiąc już o vipassanie, wtedy w weekend usiądźcie razem ze swoimi braćmi i siostrami w dhammie. Czyjaś medytacja może być bardzo silna. Zobaczcie, że atmosfera jest przesycona wibracjami dobrej medytacji tej jednej osoby. Dzięki temu Wasze baterie naładują się, będziecie w stanie lepiej medytować. W następnym tygodniu będziecie potrafili lepiej poradzić sobie z każdą burzą, jaka się Wam przytrafi w życiu. Gdzie tylko jest to możliwe, byłoby bardzo wskazane, aby siedzieć wspólnie raz w tygodniu przez godzinę, ale tylko tam, gdzie jest to możliwe. Następna konieczność. Raz w roku, jeśli ktoś naprawdę chce się umocnić w technice, raz w roku powinien przyjechać na 10-dniowe odosobnienie. To bardzo istotne. Jeździcie co roku na urlop. Niech to się stanie waszym urlopem. Zażyjcie tej kąpieli przez 10 dni. Ona was bardzo odświeży, da siłę, wigor, energię do tego, aby ponownie stawić czoło wszystkim przeciwnościom losu, zlotom i upadkom, jakie na was czekają w kolejnym roku. A więc raz na rok 10-dniowy kurs. Jeśli możecie przyjechać na zorganizowany kurs taki jak ten, to dobrze. Będziecie otoczeni bardzo dobrą atmosferą dhammy. Ale jeśli nie możecie, to nie szkodzi. Zorganizujcie sobie własny, jednoosobowy kurs. Znacie już technikę, znacie wszystkie zasady, reguły, rozkład dnia. Pracujcie według nich. Możecie poinformować waszego nauczyciela o tym, kiedy i gdzie zaczynacie własny, jednoosobowy kurs. Może to być dla was bardzo pomocne. Przecież co robi nauczyciel w tej technice? Prosi was, żebyście usiedli naprzeciwko niego w medytacji i praktykuje to samo co wy, oraz to, czego nauczyliście się wczoraj. Metta, metta. Uwolnij się od cierpienia. Oby wam się udało uwolnić od cierpienia. Oby wam się udało. Te wibracje metty dotrą do was gdziekolwiek będziecie. Ale nawet jeśli nie poinformowaliście waszego nauczyciela, to też nie szkodzi. Zacznijcie pracę pełni zaufania. Wibracje dhammy dotrą do was. Takie jest prawo natury. W każdym momencie umysł stale generuje jakiś rodzaj wibracji. Jeśli wysyłacie wibracje pragnień, niechęci, iluzji, to wtedy podłączacie się do tego typu wibracji obecnych w całym świecie. Jeśli jesteście do nich podłączeni, dostrojeni, one wzmacniają wasze zakłócenia. Ale w momencie, kiedy zaczniecie wytwarzać wibracje antypragnienia, antyniechęci, antyiluzji, natychmiast podłączacie się do wibracji dhammy. Dostrajacie się do tych wibracji i one was wzmacniają w dhammie. Pracujcie z pełnym zaufaniem. Taki indywidualny, jednoosobowy kurs da wam więcej pewności siebie. To jest minimum. Rano i wieczorem po godzinie, po jednej godzinie. 5 minut przed zaśnięciem, 5 minut po przebudzeniu. I raz w roku całe 10 dni. To jest minimum. Jeśli dysponujecie większą ilością wolnego czasu, niech wyznaczone minimum praktyki
nie stanie się dla was ograniczeniem. Zawsze, kiedy coś robicie, wypełniacie jakikolwiek obowiązek, wasza cała uwaga musi być skoncentrowana na tym obowiązku, na pracy, jaką wykonujecie. Nie powinno być tak, że pół umysłu jest skoncentrowane na pracy, a drugie pół rozproszone na zewnątrz. Cała wasza uwaga musi być skupiona na pracy, abyście mogli uzyskać dobre rezultaty w wymiarze przyziemnej codzienności. Jednak kiedy tylko macie wolną chwilę, choćby to było tylko 5 minut czy 10 minut, z otwartymi oczami, skupionym umysłem, anicca, anicca, anicca. Przypuśćmy, że musicie gdzieś czekać. Ktoś każe wam czekać i automatycznie reagujecie niechęcią. Kiedy reagujecie w ten sposób, robicie sobie krzywdę w danym momencie i stwarzacie podstawę do krzywdzenia się w przyszłości. Ciemność teraz i ciemność przyszłości. Osoba medytująca vipassanę tak nie postępuje. Jeśli trzeba czekać, to się czeka. Z otwartymi oczami, skupionym umysłem, anicca, anicca. Pomagacie sobie w danym momencie i pomagacie sobie na przyszłość. Jasność teraz i jasność przyszłości. Wykorzystajcie swój czas w najlepszy możliwy sposób. Kiedy pracujecie, cała wasza uwaga powinna być skupiona na pracy. Ale w każdej wolnej od pracy chwili skoncentrujcie umysł. Oczy powinny pozostać otwarte. Kiedy medytujecie w domu sami lub na wspólnej medytacji z braćmi i siostrami w dhammie, wtedy praktykujcie z zamkniętymi oczami. Jeśli jednak jesteście wśród nieznajomych i chcecie medytować, zawsze róbcie to z otwartymi oczami. Inaczej będzie to szkodliwe. Nie powinno się wystawiać dhammy na pokaz. Nikt z was nie powinien próbować medytować na pokaz. Ja medytuję. Jestem osobą pełną dhammy. To tylko zwiększa siłę ego. Jest bardzo szkodliwe. Inni nie powinni wiedzieć. Bądźcie świadomi doznań z otwartymi oczami. W ten sposób najlepiej przeżyjecie swoje ludzkie życie. Życie, które jest tak bardzo cenne. Otrzymaliście niezwykle cenne życie i niezwykle cenną technikę. Wykorzystajcie jedno i drugie jak najlepiej. I stale sprawdzajcie, badajcie sami siebie, czy praktyka przynosi wam wymierne korzyści w codziennym życiu, czy nie. Czy jest jakaś poprawa, czy nie. Wykorzystajcie jak najlepiej swój czas. Rano i wieczorem, godzina, jedna godzina oraz w każdej możliwej chwili. Jeśli odbyliście 10-dniowy kurs i zostało wam jeszcze trochę wolnego czasu, wtedy medytujcie kolejne 5 dni, czy 3 dni, czy tylko weekend. Zróbcie indywidualny kurs 3-dniowy albo 2-dniowy. Kiedy robicie sobie krótki kurs indywidualny, wówczas przez 1/3 czasu praktykujcie anapanę, a przez pozostałe 2/3 czasu vipassanę. W trakcie codziennej, porannej i wieczornej medytacji przestrzeganie tej reguły nie jest konieczne. Więcej czasu poświęćcie vipassanie. Godzina to bardzo krótko, to mało czasu. Anapana powinna być stosowana zawsze wtedy, kiedy potrzeba i tyle, ile potrzeba. Któregoś dnia możecie uznać, że jesteście bardzo niespokojni i umysł jest bardziej wzburzony niż zwykle. Wtedy praktykujcie anapanę tak długo, aż umysł się uspokoi. Dopiero potem zacznijcie vipassanę. Nawet jeśli zaczęliście vipassanę ze spokojnym umysłem, ale w ciągu godziny pojawiła się jakaś wewnętrzna burza, wróćcie do anapany. Używajcie anapany, aby uspokoić umysł, skoncentrować umysł, wyostrzyć go, uwrażliwić. Poza tym jak najwięcej czasu poświęcajcie vipassanie. Więcej praktykujcie vipassanę. Powtórzę jeszcze raz. Kiedy praktykujecie vipassanę, nie zaczynajcie gry w doznania. Jeśli czujecie zachwyt, doświadczając swobodnego przepływu subtelnych wibracji, jeśli czujecie przygnębienie, doświadczając nieprzyjemnych doznań lub nie mając doznań, to znaczy, że z pewnością nie praktykujecie vipassany. Postęp robicie tylko wtedy, kiedy zachowujecie równowagę i spokój umysłu przy każdego rodzaju doświadczeniu, kiedy rozumiecie prawo anicca, anicca, anicca. Wtedy przekonacie się, że w waszym życiu zachodzą pozytywne zmiany. Nie spodziewajcie się żadnych cudów ani magii, ale w waszym życiu zaczną zachodzić zmiany. Wtedy na pewno będziecie kroczyć dalej tą ścieżką, ścieżką wolności od wszelkich cierpień. Nie odrzucajcie tego cennego klejnotu, jaki tutaj otrzymaliście, tak jakby to był bezwartościowy kamyk. On jest tak cenny, tak bardzo cenny. Zachowajcie go, dbajcie o niego i przede wszystkim pomnażajcie go. W moim kraju znana jest taka opowieść. W ciągu ostatnich 10 dni wysłuchaliście wielu opowieści. Być może wasz nauczyciel jest uzależniony od opowiadania historyjek, a wy już się uzależniliście od słuchania ich.
Więc zanim się rozstaniemy, jeszcze jedna historia. Był sobie bardzo bogaty stary człowiek, który owdowiał. Zmarła mu żona. W naszym kraju, być może w waszym również, jest tak, że to żona rozporządza wszystkimi pieniędzmi i do niej należą rodzinne kosztowności oraz wszystkie dobra. To ona ma klucze do spichlerzy i wszystkich pomieszczeń domowych. To ona jest domowym klucznikiem i zarządcą. To była duża rodzina. Wdowiec miał 4 synów i 4 synowe. Wszyscy żyli w jednym domu. Której synowej powinien teraz przekazać klucze? Zawołał je wszystkie i powiedział tak. Musicie przejść pewien sprawdzian. Ta z was, która go zda najlepiej, otrzyma klucze. Na czym będzie polegał sprawdzian? Każdej z nich wręczył 5 ziaren, mówiąc. Każdej z was daję po 5 ziaren kukurydzy. Wrócę za 4 lata. Ta, która najlepiej zaopiekuje się 5 ziarnami, obejmie rządy w domu i będzie się troszczyć o wszystkie pieniądze, biżuterię, spichlerze itd. Jeśli ktoś nie potrafi zaopiekować się 5 ziarnami, jak miałby zatroszczyć się o cały dobytek i majątek? Na tym polega wasz sprawdzian. I wyjechał. Najstarsza synowa pomyślała sobie tak. Starzec oszalał. 5 ziaren. Przez 4 lata mam się martwić o 5 ziaren. To nie warte zachodu. Wyrzucę je i kiedy on wróci, wezmę 5 ziaren ze spichlerza i wręczę mu je, mówiąc, że to te same, które mi dał. I wyrzuciła ziarna. Druga pomyślała sobie inaczej. To bez sensu martwić się o 5 zwykłych ziaren. Nie mogą ich jednak wyrzucić, ponieważ staruszek ma duże doświadczenie w życiu. Kto wie, a może to nie są zwykłe ziarna, tylko mają jakieś nadzwyczajne właściwości, nadprzyrodzone moce. Może po powrocie on powie, żebym zjadła te ziarna i wtedy zyskam owe nadnaturalne moce. Ja je lepiej zjem od razu, a jak on wróci, to wręczę mu inne 5 ziaren. Druga synowa zjadła ziarna. Trzecia bardzo chciała dostać klucze od domu, więc przez 4 lata bardzo troskliwie opiekowała się 5 ziarnami. Czwarta synowa oczyściła kawałek ziemi na podwórzu i posiała 5 ziaren. Wyrosły i każde przyniosło około 100 nowych ziaren. W następnym roku posiała 500 ziaren. Wyrosło 500 roślin. W następnym roku jeszcze więcej i w kolejnym jeszcze więcej. Po 4 latach miała całe tony ziaren i wszystkie spichlerze pełne. Kiedy wrócił stary człowiek, 3 synowe opowiedziały swoje historie, a 4. powiedziała – spichlerze są pełne, twoje 5 ziaren pomnożyło się. Staruszek bardzo szczęśliwy wręczył jej klucze. Ty się nadajesz. Ten stary człowiek też dał 5 ziaren dammy. Nie tylko przechowajcie je, ale też pomnażajcie je. Pomnażajcie, pomnażajcie. Ja nie zabieram waszego pęku kluczy ze sobą. Cały czas wszyscy macie swój pęk kluczy przy sobie. Rośnijcie w dammie, dojrzewajcie w dammie. Otwórzcie w sobie bramy do Królestwa Niebieskiego, które jest w was i radujcie się nim. Otwórzcie w sobie bramy do Królestwa Brahmanicznego, które jest w was i radujcie się nim. Otwórzcie w sobie bramy do Królestwa Nibany, które jest w was i radujcie się nim. Rośnijcie w dammie, dojrzewajcie w dammie. Jest tak cenna, tak bardzo cenna. Jeszcze jedna rzecz, o której nie zapominam, ponieważ leży w moim interesie. Urodziłem się w rodzinie biznesmenów i odrobina egoizmu jeszcze we mnie została. W moim kraju jest pewne przekonanie, tradycja. Z wieloma tradycjami walczę, ale tę jedną bardzo lubię. Tradycja ta polega na tym, że kiedy nauczycie się od waszego nauczyciela, od waszego guru, jakiejś techniki czy sztuki, to jeśli nie dacie mu w podziękowaniu guru Dakshina, guru Dakshina znaczy opłata, wynagrodzenie dla nauczyciela, technika ta nie będzie działać. Ta tradycja bardzo mi się podoba, bardzo ją lubię. Wspaniała tradycja, wspaniałe wierzenie. Ponieważ chcę dostać swoją zapłatę. Jakąkolwiek dotację złożycie tutaj na zakończenie, każdy coś zostawia, mniej lub więcej, stosownie do własnych możliwości. Cokolwiek zostawicie, będzie przeznaczone dla następnych uczniów, dla ich dobra, aby mogli wziąć udział w następnym kursie. Ale co dacie nauczycielowi? A gruby nauczyciel to potrzebuje grubej opłaty. Co to jest gruba opłata w tej tradycji? Codziennie rano i wieczorem, kiedy medytujecie przez godzinę, przez 1 godzinę, pod koniec medytacji zaczynacie dzielić się osiągniętymi przez siebie wartościami ze wszystkimi istotami. Oby wszystkie istoty były szczęśliwe, oby wszystkie istoty osiągnęły spokój. Moglibyście wtedy przypomnieć sobie o swoim nauczycielu. Ale jeśli nie będziecie pamiętać, to nic nie szkodzi.
Kiedy mówicie, aby wszystkie istoty były szczęśliwe, ja przecież jestem jedną z tych istot, więc wasza metta i tak do mnie dotrze. To ma być wasza opłata, codzienna. Jeśli zapomnicie codziennie złożyć tę opłatę, technika z pewnością nie zadziała. Nie zapomnijcie o opłacie. Rośnijcie w Dhammie, dojrzewajcie w Dhammie. Jest tak wspaniała. Czystą Dhammę otrzymuje się tylko wtedy, kiedy zrobiło się coś bardzo dobrego w przeszłości. Jeśli ma się wielkie szczęście. W przeciwnym razie można zmarnować życie na wykonywaniu pustych rytuałów i ceremonii w imię jakiejś obrzędowej religii. Ale żeby otrzymać czystą Dhammę, nieskazitelną Dhammę, która przynosi wspaniałe rezultaty tu i teraz, od razu w tym życiu, trzeba mieć dużo szczęścia. Dobrze, że je macie. Zatrzymajcie je i pomnażajcie, aby uwolnić się od wszystkich cierpień, dla swojego dobra i dla dobra innych, dla dobra i korzyści wielu innych. Cierpienie jest wszędzie. Ludzie cierpią wszędzie. Jak im pomóc uwolnić się od cierpienia? Rośnijcie w Dhammie. Dojrzewajcie w Dhammie. Zanim zakończymy to seminarium o Dhammie, jeszcze przez kilka minut będziemy praktykować metta bhavana. Podzielmy się ze wszystkimi istotami tym, co w nas wartościowe. To, co zyskaliście w ciągu ostatnich 10 dni, a przez te 10 dni zyskaliście bardzo dużo, podzielcie się tym ze wszystkimi istotami. Oby wszystkie istoty dzieliły mój pokój. Oby wszystkie istoty dzieliły moją harmonię. Oby wszystkie istoty dzieliły to, co we mnie wartościowe. Oby wszystkie istoty dzieliły moją Dhammę, Dhammę, Dhammę. Oby wszystkie istoty były szczęśliwe, były spokojne, były wyzwolone.